Jesteśmy na Mix 1612. Witam w pierwszym odcinku z Farminga Simulatora M15. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Kliknięcia łapki w górę i dzwoneczka. To nie ominiecie wtedy żaden kolejny odcinek. Dzisiaj jedziemy na targi. Ciągników. Wsiadamy w nowego pick-upa. Mam trochę pieniędzy, bo grałem już trochę. Gram na PS3. Jedziemy sobie. Jeszcze gdzieś zaparkuję. Mam mój samochód to 34 tysiące. Ja sobie tutaj zaparkuję. Wyczwark. A, Grostar. Fajnie jest. Nie pamiętam, ile to ma koła mechanicznych. To ma chyba 105. O, ta szóstka. To jest w sumie ładne, tylko że to jest to ma mniej koni mechanicznych, bo to ma chyba ze 160. A nie, to ma więcej koni od tego. To ma 160 koni. To są pojazdy używane, ale lekko. Więc o, tutaj jest Fortis 190. Jak tutaj jest napisane, to ma 190 koni. Fajny też. Bardzo fajny. No i tutaj też jest pomarańczowy, fajny pick-up. No. Mi się bardzo podoba New Holland i też Fortis. W ogóle to mi się wszystkie podobają. Ja bym wziął New Hollanda. No. Zaraz sprawdzimy w internecie, ile. On kosztuje 157 tysięcy. A na takich cenach rynkowych tutaj kosztuje 34 tysiące. Znaczy, to ja gadam. 30 tysięcy. Zostanie nam 4 tysiące. Tylko nie wiem, gdzie jest tutaj gościu. Halo? Nie wiem, może później przyjedziemy, bo tego ten typa nie ma. Później przyjedziemy. Ja nie mam w ogóle lawety. A oni też nie mają. I tak pojedziemy. Fajnie. Fajna maszyna.
No i lećmy sobie. Może tu bym, może wrzucę zdjęcie na Instagrama. Tylko mam Instagrama, tylko muszę sobie zmienić nazwę. To myślę, że w następnym odcinku też będzie na Instagramie zdjęcia. Jakieś fajne. To sobie na razie wiecie stronę. Zakup nowy jest. Dobra, ja będę jeszcze zapomniałem o pick-upie. Ja sobie przełączę. Przepraszam, że takie nierealność, ale po prostu bym biegł z 5 minut. Nie wiem, jak do farmy, to wtedy się pożegnam. No, może i jedziemy. Co ja tutaj pick-upem staję? Nie jeszcze troszkę. No bo tutaj sobie teraz przed rzeką staję. Dobra, będę kończył ten odcinek. Tak jak mówiłem, zostaw suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Miał mieć jeden kolejny odcinek. Trzymajcie się do następnego. Yo!